Cześć wam, czołem, moi drodzy. Ja jestem Moskit i chciałbym was przywitać w moim nowym projekcie. Mam nadzieję, że będzie to duży projekt. Mam nadzieję, że go nie opuszczę, ale nie planuję, ponieważ planuję zająć się w najbliższym czasie aktualnie tylko nim, a ten projekt będzie polegał na graniu w Kerbale, co w sumie nie trudno się domyśleć, ale graniu w Kerbale na modach z dość jasno wytyczonym planem, z nauką, z kilkoma naprawdę przydatnymi głównie modami. Modów będzie kilka, najbardziej powiedzmy, że wyznaczał tempo naszej rozgrywki będzie wyznaczał oczywiście mod na Ketan, a także mod Interstellar, czyli taki mod, który dodaje sporo nowych możliwości naukowych, a także naprawdę całą masę nowych, naprawdę przydatnych i ciekawych części, do których w większości będę musiał się nauczyć, oraz możliwość podróżowania z prędkością, może nie światła, ale prędkością bliską prędkości światła, więc na pewno będzie bardzo ciekawie, ale zanim do tego, do tych całych podróży, powiedzmy, z prędkościami podświetlnymi, a to jeszcze troszeczkę minie, więc ja ogólnie mam też od razu, chciałbym zwrócić się do was z prośbą, ponieważ mam mniej więcej rozpisane, co i jak chciałbym zrobić, i czekam na wasze opinie, co na ten temat myślicie. Link do takiego opisu mojego, tego całego mojego planu, co chciałem zrobić w tym naszym małym programie kosmicznym w tym momencie, znajdziecie w opisie pod filmikiem. No i także osoby, które być może napomkną o czymś ciekawym, czy na przykład zrobią jakiś ciekawy projekt graficzny, na przykład flagę do Kerbali, czy na przykład intro, czy cokolwiek będą chciały zrobić, no to uhonoruję ich, że oczywiście będą sobie tego życzyły obecnością w naszym programie kosmicznym, ponieważ tutaj znajdziecie kerbowidzów. Dokładnie tak. Na razie mamy dwóch kerbowidzów. Myślę na razie nad innymi kerbowidzami. To nie jest streamowane, to będzie nagrywane. I chyba najważniejsza sprawa, czyli nazwa dla naszego projektu. Myślałem o gwiezdnych kerbalach, czyli gwiezdnych przygodach Kerbali. Nazwa bardzo fajna, ale troszeczkę długa i powiedzmy, że też się wzruje troszeczkę na innych youtuberach, głównie na Scottie Manleyu, który jest po prostu kerbalskim bogiem i mam olbrzymi szacunek i respekt do jego pracy, znaczy pracy, do jego materiałów i może to będzie troszeczkę się wzorowania na nim, ale no cóż, będę to robił po prostu po swojemu. Więc moi drodzy, rozpocznijmy naszą przygodę. Jeżeli chodzi o mody, których użyłem, dokładnie wszystkie mody, jakie użyłem, to postaram się robić albo jakąś rozpiskę, albo po prostu za każdym razem, gdy będzie coś ciekawego, mod, gdy pojawi się możliwość użycia jakiegoś ciekawego modu, to postaram się go opisać. Kariera i teraz flaga. Kurde, felas, nie grałem kerbalskiej, moskiciej flagi, goddammit. Trzeba to naprawić. Okej, okay, dograłem sobie swoje flagi, czyli moskit przezroczysty, moskit z ciemnym tłem i moskit. Okej, okay, moskit z przezroczystym tłem. Jak mówiłem, jeżeli macie, bądź chcielibyście zrobić własny projekt flagi dla... tak, chcę napisać. Jeżeli chcecie zrobić własny projekt flagi do naszych kerbalskich, gwiezdnych podbojów, no to jak najbardziej możecie. I teraz tak, co tu się dzieje? Tu jest Mumech Treeloader, czyli taki modzik, który troszeczkę możemy zmienić na przykład wygląd drzewka rozwoju w Kerbalach. Na razie weźmiemy Use Stock, ponieważ tu mamy okienko z Interstellarem, który chciałby zaktualizować drzewko i właśnie tak zrobimy. Tylko to niestety będzie wymagało odpalenia jeszcze raz Kerbali, ale tego na razie nie zrobimy, bo to większej różnicy na początku naszej przygody nie robi. Mamy Tag Life Support, czyli mod na systemy podtrzymywania życia. Wyłączymy respawnowanie naszych Kerbali. Okej. I teraz sprawdźmy, co dostajemy na samym początku naszej przygody z Kerbalami. Jakie technologie? No jak sami widzicie, mimo że to jest pierwsza startowa technologia, to już trochę tych tutaj różnych, różnistych części mniej lub bardziej przydatnych jest. Na pewno ich użyjemy. No podstawą będzie oczywiście zdobycie tych części i zdobycie w dalszej części baterii, skrzydeł, które by stabilizowały nasz lot i tym podobnych
rzeczy. No i cóż, nie ma co się obijać i zdobądźmy pierwsze punkty naukowe. W ten sposób nie będę tutaj zbytnio wymyślał, czy cokolwiek kombinował, tylko no to na razie nieważne. Tylko po prostu będę sobie jednoosobowy kokpit, czy tam kokpit, czy kapsuła dowodzenia, można powiedzieć. I teraz tak, jakie tutaj mody by was interesowały na samym początku, o których warto by wspomnieć? Czyli mam tu part katalog, czyli taki mod, który pozwala nam segregować części z uwagi na to, z jakiej paczki modów pochodzą, więc mam oczywiście części typowo od skład, części na przykład od inżyniera, od na przykład NASA, od Interstellara, od różnych innych dziwnych rzeczy. Możemy też wszystkie sobie odpalić. Jednak chyba najważniejszym w tym momencie modem, poza oczywiście systemami podtrzymywania życia, czyli tak life support, jest Kerbal Construction Time, czyli mod, który będzie też nadawał w pewnym sensie dynamiki naszej rozgrywce, ponieważ od teraz każda część, każdy projekt, zanim wystartuje, musi zostać zbudowany. W tym momencie, jako że będzie to mój pierwszy projekt, kapsuła, nazwijmy go, to jego wybudowanie zwykłej, prostej, małej kapsuły zajmie 2 dni i 1,5 godziny. Ale w momencie, gdy będziemy coraz więcej tych kapsuł produkować, tym ten czas będzie coraz mniejszy potrzebny do wyprodukowania jednego elementu kapsuły. I w momencie, na przykład, gdy uda nam się powrócić w całości jakąś częścią na Kerbin i zrecyklizować tę część, pozyskać ponownie, no to wtedy ona trafia do naszego ekwipunku i możemy ponownie ją użyć, o wiele szybciej zamontować, aniżeli ją zbudować. Więc pod tym względem warto jak największą ilość części odzyskiwać po misjach. Naprawdę jest to trochę stosunkowo przydatne, ponieważ po prostu nie tracimy czasu. Zaraz, teraz kto poleci? Bo tu mamy... Tak, mamy pana Moskita. Moskita nie. Mamy pana Skutera i Przemasusa, czyli to są nasi dwaj aktualni Kerbo widzowie. A dajmy Skutera do pierwszej misji i Przemasus pójdzie do misji z badania lądowiska. Więc save, launch. Możemy też zasymulować start, ale w tym momencie to nie jest kompletnie potrzebne. Dodajmy do kolejki budowania i teraz musimy po prostu wyjść do ekranu takiego głównego naszego centrum kosmicznego. I tu mamy dokładnie ten sam przycisk, tylko teraz on pozwala nam sprawdzić, na jakim etapie konstrukcji znajduje się właśnie nasz projekt. Mamy 0,02% postępu, więc przyspieszmy czas. I zaraz się tenże projekt zbuduje. Jest! Teraz przechodzimy do VHB Storage, czyli do naszego takiego ekwipunku projektów. I odpalmy kapsułę. Czemu z moskitem? Powiedziałem, że to nie ma być moskit. Dobra, to jest troszeczkę ewidentnie niedopracowany ten mod pod tym względem. Potem moskita jakoś wyiwanie z tego całego programu kosmicznego, bo to go tu być nie powinno zdecydowanie. Na razie zastanawiam się nadal, na jakiej zasadzie będę dobierał kerbowidzów. Jak mówię, na pewno na jakieś z jakichś zasługi i tym podobne rzeczy. Ale za co więcej, za wpłaty można z dotacji. To teraz jakby rozumiem tej wpłaty dotacji, to jest bardzo dobre pytanie. Tego jeszcze nie wiem. Więc dobra, teraz tak, teraz czas na pokazanie wam kolejnych modów, czyli Ambient Light Adjustment, czyli mod, który pozwala nam dynamicznie zmieniać jasność sceny, jasność środowiska, na które patrzymy. Co jest szczególnie przydatne na przykład właśnie przy nagrywaniu i streamowaniu, ponieważ no nie zawsze jest możliwość powiedzmy, że grania samemu i podziwiania ciemnych obrazków, szczególnie, że streamowanie, nagrywanie wiąże się troszeczkę z inną kompresją i ciemne sceny nie wyglądają tak dobrze, więc możemy po prostu sobie podjaśnić ekran i teraz to wygląda o wiele zdatniej dla typowego YouTube'owego widza, który ogląda to na YouTubie, tak? No, po drugie, mamy naprawdę świetny, po prostu ten mod... Nie rozumiem, czemu w sumie nawet nie był od początku w Kerbalach, przynajmniej nie wiem, tak mi się wydaje, że on bardzo upraszcza zdobywanie nauki. A mówicie mod, który się nazywa Science Alert. Ten mod, w momencie, gdy mamy możliwość zdobycia nowej nauki, czy nowego badania naukowego zrobienia, wyświetla nam o tym powiadomienie, jak tutaj widzicie, zwalnia nam przyspieszenie czasu, przez co możemy sobie zrobić raport EVA,
Ta-dam. O właśnie. I możemy nawet po polsku poczytać, ale to już jest nie zasługa tego moda, tego modu. Jest to najbardziej niepewna sytuacja. Stwierdził Kerbal, przelatując, bo w tym momencie do gry przylatujemy nad brzegami Kerbinu. No okej, może być, zbierzmy dane. Dodatkowo możemy zrobić crew report, czyli raport załogi. raport załogi z launchpad, czyli z takiej platformy startowej tutaj dla rakiet. Załoga nagrała ocenę panującej sytuacji. Jakby ktoś nie wiedział, jest to spolszczenie, powiedzmy, że spolszczenie tych wyników badań naukowych, autorstwa, nie pamiętam kogo, ale z forum ze strony kerbale.pl. Ściągnąłem sobie i w sumie całkiem ciekawie to wyszło, nie powiem, że nie. Będę musiał sobie poczytać troszeczkę teraz tym razem tych wyników naukowych, tych badań. No i przy okazji mam też grany mod na podmianę tekstur, ale z tymi teksturami, które są tutaj podmienione, to są tekstury panów Kerbali, żeby troszeczkę czasami się różnili w swoim wyglądzie. Dobra, panie Moskicie z wąsami, zbierz próbkę gleby, wycinek terenu z launchpad. Powierzchnia jest mocno zwęglona i pokryta spalonymi resztkami rakiet. Istnieją również resztki zielonej substancji. Co to może być za zielona substancja? Ciekawe. Raport EVA. Nie sądzę, że skafander był całkowicie niezbędny, by tu się dostać, prawda? No ewidentnie nie potrzebowaliśmy skafandra, żeby tu się dostać, gdziekolwiek na Kerbinie się dostać. Nie licząc oczywiście jakiejś tam wysokiej gór, gdzie atmosfera nie jest zbyt gęsta. Okej, zabierzmy to. I teraz mam taki dość diabelski plan. Mianowicie, chciałbym się tym przeturlać. Wiem, że to nie będzie proste, ale jest to jak najbardziej możliwe. Jest to jak najbardziej możliwe. Chciałem się trochę przeturlać. No, turlaj się ma. Ale nie w tę stronę, człowieku. Nie w tę stronę. O Boże. To nie jest proste, jakby ktoś chciał wiedzieć. Chciałem zrobić raport załogi z tego terenu dookoła. O. Z tego terenu po prostu dookoła. Już jesteśmy blisko. Tylko się nie wybuchnij. Błagam cię, nie wybuchnij. Uff. Dobra, przesuńmy się trochę i teraz mamy nowy rodzaj badań do zrobienia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że na to by wychodziło. EVA report. KSC. Super. Surface sample. O czym nie czytałem tamtego? No trudno. Zaraz przeczytamy. Wycinek terenu z KSC. Substancja ta jest tym, co sprawia, że naukowcy krzyczą na nas, gdy nie umyjemy zębów. Okej. Okay. A co tam było napisane w EVA? Raport EVA z KSC. Nie sądzę... No tak. Aha, w ogóle jest taki patent. Bo raport załogi możemy tylko robić raz, jeżeli nie wyjmiemy go z kapsuły. Jeżeli wyjmiemy wszystkie eksperymenty z kapsuły i z powrotem je zrobimy, to prawda... No nie, w sumie nie. Zaraz. Jeszcze raz wyjdźmy. Zaraz, wyjdźmy jeszcze raz z krybałem. To musi zadziałać. Zabierzmy wszystkie dane. I możemy zrobić jeszcze raz raport załogi. Może mało oszustwo, ale ogólnie działa. Więc w tym momencie zrobiliśmy praktycznie większość danych, które na ten moment możemy zrobić, jeżeli chodzi o platformę startową. Teraz możemy zrecyklizować nasz pojazd i uzyskać całą masę nauki. Właśnie do tego dążyłem. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, 36 nauki na sam początek naszej przygody w Kerbalach. To uwierzcie mi, że to jest niemała sumka. Ale zanim jeszcze zaczniemy cokolwiek odkrywać, chciałbym przy okazji zrobić badania lotniska. Tak. I teraz sami widzicie, jeżeli poprzednio czas budowy wynosi tam ponad 2 dni, to aktualnie ten czas skrócił się w sumie o te 2 dni, wynosi tam niecałe 1,5 godziny. Z tego względu, że właśnie posiadamy już tę kapsułę w swoim ekwipunku, jak sami widzicie. Dostępne sztuki są jedna jest dostępna sztuka, w użyciu właśnie w tym momencie jedna sztuka. Więc pyk, pyk i wychodzimy. I to zaraz powinno powstać. I wystartujmy dziada. No i znowu Moskit się załapał, to skubaniec jeden. Będą się odmienić kolejność tych Kerbali, jaką się pojawiają na tej liście, bo aktualnie pierwszy na liście, w sumie pierwszego na liście dałem siebie, więc
To by trzeba było poprawić pod tym względem. Dobrze. Jaki mamy raport załogi? Test. Zgłaszasz się na pasie startowym. Całe szczęście nie ma dużego ruchu lotniczego, ponieważ nie sądzę, że otrzymałeś pozwolenie od kontroli lotów. No to by ktoś mógł poprawić, ewidentnie. No ta polska wersja, czy te spolszczenie tych badań, no troszeczkę, no nie jest wysokich lotów, powiedzmy sobie szczerze. Ale i tak fajnie, że jest. Bądź co, no i raport EVA. Jest to najbardziej niepewna sytuacja. Zdecydowanie. Schowaj to, store experiment i zrób badania tutaj. Nie sądzę, skafander był całkowicie niezbędny. Ja też nie. EVA trip. Zaraz. Co jest? Czemu nie mogę zrobić próbki gleby? No. Powierzchnia jest bardzo twarda jak beton. Miejsce to jest dobre do lądowania. No. Kameryki nie odkryłeś, Sherlocku. Kerloku. Może tak w sumie. No i tutaj w sumie specjalnie jest co więcej badać. Aczkolwiek, wiecie co, wyjdę moskitem i chciałbym już rozpocząć powoli mój plan. Przyspieszmy czas. Chciałbym tutaj rozpocząć powoli mój plan obsadzania KSC kilkoma flagami, żeby wiedzieć w przyszłości, gdzie mam wylądować. To wcale nie jest takie oczywiste i takie proste, jakby się mogło zdawać, naprawdę. Szczególnie, że, zaraz wam coś wam pokażę. Okej, okay. Jak to nazwiemy? Chyba KSC-1, po prostu. KSC-1, pyk. To właśnie tutaj rozpoczyna się nasza gwiezdna przygoda. Dokładnie tak, panie Moskicie. Szczególnie, że mam mod na chmury, które po prostu wyglądają obłędnie. Naprawdę to jest mod, który też według mnie powinien być w gołych, tam, że tak to mówię, w gołych stokowych kerbalach, bo to po prostu wygląda przecudownie. Z tym, że one są też czasami troszeczkę utrudnieniem, powiem wam tak szczerze, ponieważ na przykład lądując z wahadłowcem na KSC, to częstokroć robi się tak, że po prostu nie widzimy, gdzie lądujemy powyżej 3 km, co wcale nie jest takie fajne. O, możemy jakieś badania zrobić, co ciekawe, co my tu mamy? Aha, wybrzeża Karbinu, bardzo fajnie. No niestety ten tekst znamy, ale teraz tak, wycinek terenu z wybrzeży. Wziąłeś próbkę gleby. Jest bardzo błotnista i piaszczysta. Być może jest niedaleko jakiś zbiornik wodny. Wybaczcie, że czasami troszeczkę tak dziwnie... mówię, albo przerywam, albo nie dość wyraźnie czytam, ale ostatnio nie nagrywałem filmów, bo złapałem anginę po wyjeździe z Wrocławia. O, jakąś tu to za badania. A co my tu za badania mamy? Teraz tylko teraz możemy badań zrobić, bo... ale runway mamy przecież. Przecież runway już zrobiliśmy, się wydaje. Jak mówiłem, niedawno wróciłem z Wrocławia, z wyprawy do Wrocławia i problem... Co to jeszcze? Jeszcze KSC jest. A tutaj? KSC. Ciekawe. O, jest, dobra, zapało wybrzeża. Okej, wracamy. Jak mówiłem, wróciłem z Wrocławia, dzień nie minął, ale okazało się, że mam anginę i kompletnie nie mogłem mówić. No w tym momencie sytuacja już troszeczkę się ustabilizowała po sporej dawce antybiotyków. Jednakże dzisiaj złapałem po prostu katar. No taki katar mniej przyjemny, że nie mam nosa pełnego, tylko tam, nie wiem, tam wewnątrz tam mi się nieprzyjemnie robi i czasami troszeczkę mi się ciężej mówi, ale poza tym jest ogólnie ok, więc z tragedii być na dobrą sprawę nie powinno. Ok. Recyklizacja. Wszystko dla dobra mateczki Kerbin. A, i sobie w ogóle postanowiłem sobie kilka rzeczy, że ogólnie chciałbym zrobić dużą stację na orbicie Kerbinu, na wahadłowce, bazę taką wypadową na orbicie Minmusa, bądź na Minmusa, albo na orbicie takiej bliskiej ucieczkowej z Kerbinu, samowystarczającą kolonię na Dunie, być może też na Moonie będziemy robili ku temu testy, powiedzmy takie, samowystarczalną być może stację na orbicie Iola, zbadać sondami, przynajmniej zbadać wszystkie planety przy użyciu sond bezzałogowych, a także minimalizować śmieci na orbicie. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie to wszystko, ale
takie są moje, powiedzmy, że główne założenia, które możecie sobie zobaczyć w linku pod tym filmikiem. I badania. Mamy 60 nauki, co jak na pierwszy stopień naukowy, że tak to ujmę, no jest całkiem najgorszym wynikiem, wydaje mi się. Więc teraz tak, odkryjmy sobie te technologie. Dodatkowo bardzo przydatną technologią będą lotki. Oj, strasznie przydatną, szczególnie, że mamy zainstalowany mod na aerodynamikę, przy której loty bez lotek nie są zbyt wygodne. Dodatkowo w survivability mamy technologie bardzo przydatne do lądowania, spadochrony podłączane z boku, a także papu, do naszych kerbali. Papu, powietrze, woda i te sprawy. Hemoglobina, wiadomo. No i dodatkowo jeszcze stać nas będzie na jedną technologię z ogólnej nauki rakietowej. Czyli właśnie ten taki bardzo fajny silnik, w którym możemy wektorować ciągiem, małe dopalacze, a także duże dopalacze, więc całkiem udane zdobycze technologiczne, wydaje mi się. Więc ogólnie, moi drodzy, następnym razem już zrobimy porządne, pełnoprawne loty, czy to suborbitalne, czy orbitalne. Pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę starał się jak najwięcej tej nauki, ogólnie rzecz biorąc, zdobywać. No, więc proszę Was o opinię. Jak chcecie dostać kerbowidzami, no to musicie na to zasłużyć. No, nie ma nic za darmo na tym świecie, bądź co bądź. Ja byłem Moskit. Do następnego zobaczyska. Pa, pa.